Cześć, witajcie, witam was serdecznie. Dzisiaj tylko mój głos, nie będę nic tam opowiadał w filmie. I tak jak zapowiadałem, będzie to już praktycznie ostatni odcinek, jeżeli chodzi o serię dotyczącą szafki narzędziowej wiszącej. No i jedziemy po kolei z pracami. Tutaj rozcinam odpady, które miałem takie obrzynki na uchwyty, na dłuta. W tym przypadku to jest jesion, te wszystkie obrzynki. Właściwie cała zabudowa była zrobiona, cała ta szafka była zrobiona z jesionu i z dodatkami orzecha, to później zobaczycie. No i jedziemy dalej z pracami, czyli tu już mam rozcięte to, no i standardowo strugarka, grubościówka. Kolejnym etapem to wytrasowanie miejsc na dłuta. Tutaj to niestety zajęło trochę czasu, ponieważ każde dłuto indywidualnie musiało być wytrasowane, wymierzone i, no i później wycięte. Mogłem tutaj się posłużyć przy wycinaniu pilarką stołową, ale stwierdziłem, że po prostu tam jest za ciasny dostęp, za zbyt niewidoczne linie by były. No i mógłbym to zrobić mało precyzyjnie, dlatego postanowiłem to wszystko wyciąć ręcznie. No i tutaj w ruch poszła moja ulubiona piła ręczna Robo Cosmana. Powiem wam, że to jest cudo w rękach. W życiu nie miałem lepszej piły niż ta. Teraz w ruch poszedł znacznik. Właściwie mogłem to od razu zrobić, a wcześniej wytrasowałem to ołówkiem. No ale czasami tak jest. Kolejnym etapem będzie wybranie dłutami, czyli poszczególne gniazdo poszczególnym dłutem, zgodnie z wielkością, szerokością i tak dalej. Trochę to czasu zajęło, no ale to, tak to bywa z pracami ręcznymi, że no tego nie przyspieszymy. Mogłem oczywiście, tak jak wspominałem, mogłem to wybrać na pilarce, ale stwierdziłem, że jednak dłutem będzie to pewniej. Tutaj, co widzicie, wycinam taki slot na magnesy. Trochę te magnesy mnie, szczerze mówiąc, rozczarowały, bo są troszkę słabe. Dlatego będę musiał w przyszłości coś jeszcze pomyśleć, jak to wzmocnić trochę mocowanie dłut. Ale to zobaczycie za chwilę. Wydaje mi się, że wiadomo, o co chodzi. No, po prostu w środku będą magnesy i dłuta będą trzymały się w tych gniazdach dzięki magnesom. Kilka przejazdów na pilarce, dosyć szybko to poszło. Później troszkę za ciasne zrobiłem te gniazda i miałem trochę problem z magnesami, ale ostatecznie udało się to wcisnąć, te magnesy, i wszystko było ok. Teraz pierwsza przymiarka z taką jeszcze deseczką podtrzymującą dłuta, ponieważ dłuta będą trochę wystawać poza
jakby, może inaczej, te górne dłuta, które będą nad dolnymi dłutami, będą musiały mieć taką podpórkę, czyli taka szersza listewka. I tutaj zastosowałem nowy klej cyanoakryl Tight Bond z aktywatorem. Muszę wam powiedzieć, że świetna sprawa. Generalnie zajęło to, nie wiem, może 5 minut to wszystko, sklejenie tego i od razu mogłem to oszlifować i do olejowania. No i przyszedł czas na olejowanie, ale nie uczcie się, bo to jeszcze nie koniec tej zabawy. To jest dopiero początek całej tej historii. Tutaj zawsze mnie pytacie, czym olejuję. To jest olej Festool Heavy Duty. Jest to rewelacyjny olej do szybkich prac, kiedy szybko trzeba coś zakończyć, żeby można było po prostu coś, cokolwiek dalej z tym zrobić, czyli dotknąć i, czy przykręcić, cokolwiek. On bardzo szybko wchłania się i oczywiście takie finalne wykończenie, jak na przykład na meblu, no to trochę zajmuje, ale tutaj w tym przypadku to nie było żadnej takiej potrzeby. Praktycznie za chwilę mogłem to wieszać. Jeszcze to się trochę kleiło, jak wieszałem w zasadzie. Ale już nie miałem czasu, żeby czekać z kolei na olejowanie, nie wiadomo jak długo. No i tutaj pierwsze przymiarki dłut. Jak to rozplanować na... Bo to, że tak powiem, wszystko na spontanie było. Ja nie planowałem tego, nie projektowałem. Wszystko było po prostu na dużym spontanie. Przymiarki, czy to pasuje, czy nie pasuje. Wymierzam od przodu, od tyłu też wymierzam, żeby tam wkręcić wkręty i żeby no, też jak najmniej tych wkrętów było widocznych z przodu, ponieważ też te drzwiczki będą zawsze otwarte praktycznie, z tyłu będą wisiały piły japońskie, po drugiej stronie jeszcze nie wiem, tam prawdopodobnie jakieś przybory pomiarowe, czyli kątowniki, kątomierze itp. itd. Tutaj widzicie, przykręcam tą ostatnią półeczkę na ten uchwyt na dłuta i trochę tutaj był problem, ponieważ te dłuta na Rexa, one zresztą jak większość dłut, te duże dłuta mają długie rączki, one są dużo większe, a mniejsze dłuta czy węższe dłuta są po prostu krótsze. Musiałem później to rozciąć mniej więcej w 3/4. Rozciąć to i obniżyć trochę prawą stronę, żeby no po prostu te mniejsze dłuta się miały czego trzymać. Tutaj możecie to zauważyć też na dole, na tych dłutach najmniejszych, gdzie jedno dłuto, ten taki rybi ogon, jest długie, a pozostałe są krótsze. I tam się też zastanawiałem, czy dać jakąś taką, nie wiem, deseczkę pod spód, żeby to podnieść, bo już nie chciałem tego rozcinać, bo wtedy zmieniłoby mi się układ tych dłut japońskich u góry. Także to takie zawsze coś za coś. No jedziemy dalej. Tutaj przygotowania do szuflad. O ile dobrze pamiętam. Tak, to były szuflady. Wszystkie elementy na trzy szuflady. Trochę zabawy z tym miałem. Powiem wam, że umordowałem się strasznie ze względu na to, że jak pamiętacie, popełniłem błąd i trochę poprzesuwały mi się klejonki, jak robiłem korpus. No i musiałem później dopasować szuflady, indywidualnie każdą szufladę. Było mnóstwo strugania, szlifowania i kombinacji, żeby to dopasować, no ale ostatecznie się udało. Thank you.
A teraz przyszedł czas na moją ulubioną zabawę, czyli wczepy na jaskółczy ogon, półukryte. No, było troszkę zabawy. To niby takie trzy szufladki, ale ręcznie zrobić zajmuje to też troszkę czasu. No ale fajna zabawa, wyciszająca. Można w skupieniu coś porobić. Tutaj ciężko cokolwiek mówić, jakby komentować ten etap, ponieważ trzeba było docelowo taki, nie wiem, odcinek może stworzyć jak, co, gdzie, ale tych filmów już chyba o tych wczepach jest tyle, że ja chyba nie będę tego powielał. No chyba, że będziecie chcieli. To jest jedna z metod, którą tutaj zobaczycie, jaką stosuję do wczepów na jaskółczy ogon, jak można je wykonać. I już tak, po sprzodu będą, jeżeli chodzi o fronty, z bokami będą połączone na wczepy półukryte. Natomiast tył, tu już poszedłem na łatwiznę i tam zastosowałem domino i pod kątem 45 stopni zaciąłem boki. Czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, to się teraz sam zastanawiam, bo trochę mi to też tam skomplikowało klejenie. No ale tak sobie wymyśliłem na szybko i tak zrobiłem. Co dalej? Tutaj, no, jak widzicie, standardowo pilarka taśmowa do wycięcia pierwszych wczepów, a później praca ręczna. Tutaj nie ma co komentować, bo sami zobaczycie, co po kolei robiłem.
No dobra, szuflady sklejone. Teraz czas na walkę z dopasowaniem ich we właściwe miejsca. Ponieważ te trzy szuflady były trochę inne od siebie, jakby trochę się różniły. Środkowa szuflada miała 250 mm szerokości, a inne miały 243, 245. Tak jakoś dziwnie to wyszło po właśnie tym równaniu tych przegród, które no, nie wyszły mi tak jak powinny. No ale tutaj strug, głównie strugiem operowałem, żeby to zebrać. Na szlifierce trochę próbowałem na szerokotaśmowej, ale szczerze mówiąc trochę za duże ryzyko, że za dużo po prostu zbiorę i te szuflady nie będą pasować do siebie. I tak środkowa szuflada była troszkę mniejsza, musiała być mniejsza, żeby w ogóle tam weszła, ponieważ tam były jakieś dziwne kąty geometryczne, się figury geometryczne zaczęły powstawać. No i musiałem trochę ją zmniejszyć, ale ostatecznie tego aż tak bardzo nie widać. Po prostu wokół, przy zamkniętej szufladzie widać trochę większe przerwy. Około 1,5 mm. Także to tam nie jest jakieś tam wielkie halo. No i tutaj trochę znowu strugania, równania i tak dalej. Także to, szczerze mówiąc, chyba ten etap najwięcej czasu mi zajął. Teraz wyznaczam miejsce na uchwyty. Jakieś tam z mebli wykręciłem, takie powiedzmy stylowe. Może ciut za duże są do tych szufladek, ale no, takie miałem, takie użyję i tyle, bo tutaj żadnych drewnianych nie robiłem, bo nie mam dostępu w tej chwili do tokarki, bo mam całą zawaloną i nie byłem w stanie nawet tego zrobić. Także tak to sobie wymyśliłem i tak zrobiłem. Potem tutaj muszę, bo nawiercam to, żeby później wziąć się za lakierowanie. No i z lakierowaniem to była cała historia, ponieważ podtrułem się lakierem i na drugi dzień po prostu leżałem plackiem z takim bólem głowy, że ho ho, albo ho ho ho. Także tak to czasami się kończy. Nawet użycie maski nic nie dało. Niestety drugi raz muszę to robić na zewnątrz, ponieważ w warsztacie też nie mam wentylacji odpowiedniej. No i tak to właśnie się skończyło. No ale ostatecznie nic mi nie jest, także nie martwcie się, filmy dalej będą. No i właśnie tutaj to nieszczęsne lakierowanie. Tak sobie wymyśliłem, żeby jak najszybciej to zrobić i żeby się nie bawić. To jest taki akrylowy lakier, także miało to szybko być zrobione, ale wyszło trochę inaczej, ponieważ po pierwsze się podtrułem, po drugie ten orzech, który jest na frontach, chłonął ten lakier niemiłosiernie, jak wodę. No i musiałem to powtarzać kilkukrotnie. No i czas na finał. Tak to ostatecznie wygląda. Jak zauważyliście, też doszły jeszcze inne elementy, czyli strugi. Po drugiej stronie jeszcze zawiesiłem pewne rzeczy, ale już tego nie filmowałem, bo uważałem, że to jest bez sensu. Na koniec kilka zdjęć, a ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia. Cześć.